Cześć, to ja, Piotrek, to nasz motocykl Honda. Jestem w pełnym rynsztunku, bo na pewno zastanawiacie się, w czym jeżdżą redaktorzy, więc wypada to przedstawić. Po części też dlatego, że współpracujemy z różnymi importerami ciuchów, więc tak jakby prezentujemy te rzeczy, testujemy je również dla Was, bo to nie jest tylko takie hop-siup, bo również to testujemy. A więc pierwsze wrażenia. To jest zestaw turystyczny marki Held o mega fajnej nazwie. Jak ja ją usłyszałem, to zaplułem monitor. O nazwie kurtka Hakuna i spodnie Matata. Niczego się nie bój, niczego się nie obawiaj. I w tym zestawie podobno mam się niczego nie obawiać. Przejechałem w nim się kilkanaście razy, jakieś kilkaset kilometrów i moje pierwsze wrażenia są takie, że nie wiem, co się dzieje. Tu jest milion suwaków, 478 kieszeni i 14 regulacji. Jest naprawdę sporo, ale prawda jest taka, tak już na poważnie, że Held Hakuna Matata to jeden z lepszych zestawów turystycznych od Helda, a Held swoją drogą też jest marką klasyfikowaną raczej wyżej. No i właśnie takich wysoko postawionych opinii można się po tych ciuchach spodziewać. To jest odzież turystyczna, więc ma pełną regulację i bardzo, bardzo, bardzo dużo możliwości wentylacji. Mogę regulować i wentylować rękawy. Tutaj regulacja, tu wentylacja. Mogę regulować sobie przepływ tutaj na wszystkie sposoby. Mogę albo po prostu rozsunąć te suwaki, albo rozsunąć trzeci suwak po tej samej stronie, który jest także taką kieszenią, która jest także otworem wentylacyjnym. Mogę z tych pierwszych dwóch suwaków usunąć ten element i go tutaj schować. Wtedy mam cały panel wentylacyjny. Mogę jeszcze otworzyć te kurki, tak? Czerwone zaczepy, które są gdzieś tutaj. Proszę bardzo. Przypinam się w ten sposób. To się wytnie. I tutaj mam kolejny otwór wentylacyjny. Mam jeszcze jakieś wentylacje z tyłu. Naprawdę, jest tego strasznie dużo. Prawda jest taka, że po pierwszych kilku jazdach ja nie wiedziałem w ogóle, co mam otwierać, gdzie mam otwierać. O jednym zapomniałem, drugie mi się przypomniało. W ogóle o tym to ja nie wiedziałem przez jakiś czas, ponieważ postawiłem sobie zadanie odkryć tą kurtkę samodzielnie, bez zerkania w poradniki. No ale dopiero poradnik na przykład powiedział mi, do czego są takie niebieskie z kolei tutaj paseczki. To jest do wpinania kolejnych warstw podpinek. Ta kurtka sama w sobie jest z zaawansowanych materiałów, kordura i kilka innych. To sobie sprawdzicie technicznie, bo nie będę przecież o tym opowiadał. Natomiast w zestawie ma jedną warstwę, którą się wpina, która jest wiatro i wodoodporna, przy okazji troszkę ocieplająca, a pozostałe warstwy można sobie dokupić, doczepiać. Pod względem bezpieczeństwa mamy tutaj takie bariery, jak na przykład syntetyczna skóra płaszczki, to udaje skórę płaszczki, po to, żeby chronić kurtkę i chronić siebie, żeby kurtka w razie wypadku lepiej się ślizgała. Mamy ochraniacze certyfikowane Sastek na łokciach i na barkach. Na plecach jest kieszeń przystosowana do tego, aby te ochraniacze zamontować. Też same ochraniacze są na kolanach. Tutaj mamy warstwę skóry. Spodnie swoją drogą Hakuna Matata, tak? Pamiętacie? Spodnie swoją drogą też mają bardzo dużo kieszeni, bardzo dużo otworów wentylacyjnych, bardzo dużo regulacji, rzepy. W kurtce też są kolejne regulacje, kolejne guziki. Technicznie naprawdę jest pełen wypas. Natomiast jeżeli chodzi o to chyba, co Was interesuje najbardziej, tak jak mówiłem, kilkanaście przejażdżek, kilkaset kilometrów, jest super. Naprawdę, jeździłem to w tej kurtce w te upały takie okrutne, które były po 35 stopni. Dało się otworzyć wszystko. Oczywiście lepiej wtedy bez kurtki, tego nie słyszeliście, ale nawet w kurtce wentylacja jest wtedy super. Jeździłem w deszczu, ale takim niedużym, nie było jeszcze ulewy. Po zapinaniu wszystkiego także nie zdążyła przemoknąć. Pewnie po założeniu podpinki byłoby jeszcze lepiej. Nawet raz udało mi się zgubić bufa w którejś z tych kieszeni, który się odnalazł dopiero kilka przejażdżek później. Także pod względem praktycznym Held Hakuna Matata, bo to jest zestaw, jest świetny. Jeżeli uważacie, że potrzebny Wam jest zestaw turystyczny, nieważne, czy jesteście początkującym turystą, czy zaawansowanym, ale chcecie po prostu bardzo wysokiej jakości, funkcjonalności,
i wydaje mi się, że całkiem niezłego wyglądu. Są jeszcze wersje czarne i białe lub szare. To tak, ja zdecydowanie Helda Hakuna Matata polecam. My akurat go mamy z dobrych sklepów motocyklowych, które jeszcze do tego, z tego co wiem, oferują przedłużoną gwarancję 5-letnią, ale to już są kolejne szczegóły, które możecie sobie tam u sprzedawców się dowiedzieć. Helda Hakuna Matata to jest słuszny wybór, jeżeli szukacie czubów turystycznych. Dzięki.